Albo ja przywiozłam tak dużo rzeczy, albo tak dużo mówię. Mam wrażenie, że ten film już trwa w nieskończoność, a jeszcze nie opowiedziałam Wam o tym stosie książek, który, proszę bardzo, tutaj na mnie czeka. Wraz z rzeczami, które kupiliśmy, pojawiło się dużo ubrań. I po pierwsze, zacznę od tego, to nie są tylko ubrania, w które sama zainwestowałam, ale tam jest też całe mnóstwo ubrań, które dostałam, którymi zostałam obdarowana przez moją przyjaciółkę. Część z nich jest na jesień, więc pokażę je dopiero w jesiennym filmie, a część z nich faktycznie wykorzystuję już teraz, także zapraszam Was na przegląd modowy. Oczywiście, jak to na moim kanale bywa, nie mogło obyć się bez sentymentalnego jazziku, ale teraz zabieram Was na prawdziwie krótszy wybieg. Takich rzeczy to tu jeszcze nie było. Na początek sukienka z Reserved. Tak naprawdę tutaj Reserved i H&M będą królować. Lniana z pięknymi kieszeniami jest workiem worki. Uwielbiam, 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 ale... Tak jak widzicie, kolejna sukienka ma zaznaczoną talię i to jest najpiękniejsza moja zdobycz tych wakacji. Ma piękne bufiaste rękawy, dekolt w karo, przypomina mi Brigitte Bardot i naprawdę ją lubię. Kolejna sukienka to zdobycz od koleżanki. Piękny, kwiecisty wzór, ładnie faluje, ma przemiły materiał, zaznaczoną talię, bardzo lubię, naprawdę bardzo dobrze mi się w niej chodzi. Firma R&F, nigdy nie słyszałam o tej firmie. Kolejna sukienka to znowu H&M. Trochę jest za bardzo zaznaczony w niej brzuch, więc muszę do niej schudnąć i wyzwanie zostało przyjęte, bo kolor tej sukienki jest po prostu tak piękny, że muszę w niej chodzić. A tutaj na koniec mamy spodnie. Spodnie z wysokim stanem. Reserved po raz kolejny. Top jest Sinseya. Na koniec kolejny worek, mój ulubiony. Znowu H&M. I do tego jest piękny kapelusz, najmodniejszy w tym sezonie wzór i oczywiście okulary, bez których teraz się nie ruszam. Jak to w moim kąciku próżności bywa, było coś dla ciała, to teraz coś dla duszy. Zapraszam na przegląd książkowy. Zacznę od dziennika autorefleksji, który dostałam właśnie od moich przyjaciółek. Jest to miejsce, w którym mogę zapisywać moje myśli każdego dnia. Jest tutaj też cała instrukcja obsługi tego dziennika. Jak przyglądać się swoim emocjom, jak wybrać swoje priorytety, określić wartości, którymi kierujemy się w życiu. To jest taki dziennik, który pozwoli nam zajrzeć w swoje wnętrze
I nigdy nie robiłam takich rzeczy, szczerze powiedziawszy, ale to jest bardzo dobry moment, żeby zacząć. Myślę, że to jest jedna z tych rzeczy, która może stymulować do działania, wspomóc mnie w procesie odkrywania siebie na nowo. Trochę to brzmi górnolotnie, ale myślę, że każdy z nas potrzebuje takiego momentu, żeby zastanowić się trochę nad tym, gdzie jesteśmy, co robimy i gdzie zmierzamy. Będę Wam mówić, jak mi idzie wypełnianie tego i czy działa to na mnie i czy warto. Zobaczymy. Kolejne książki to książki dla dzieci. I tutaj mam cały stosik książek, które dostaliśmy od moich przyjaciółek po raz kolejny. To one w tym roku zadbały o edukację polską naszych dzieci. I po tym, jak zobaczyłam, jaki stos książek ma z nami pojechać, nie kupiłam już ani jednej, bo stwierdziłam, że wystarczy mi, żeby zapełnić całą walizkę. Zacznę od tego, że dostaliśmy taką knigę. To są przygody Baltazara Gąbki. Patrzcie, ile tego jest. Taka jest ciekawa jeszcze historia z tym związana. Otóż ja w liceum miałam nauczycielkę, która była córką autora właśnie Baltazara Gąbki. Moja przyjaciółka chodziła ze mną do tego samego liceum, więc to było właśnie z takim trochę podtekstem. Zaczęliśmy z Hanią czytać, będziemy kontynuować, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, bo jak widzicie, tych opowieści jest tam naprawdę sporo. Lato na Rodos to kolejna publikacja, którą dostaliśmy. Tego w ogóle jeszcze nie otworzyliśmy, więc nie wiem, co w niej jest. Wiem na pewno, że jest piękna okładka. Kolejna książka to Nela. Kto z Was nie zna Neli? Myślę, że ta dziewczynka jest w co drugim polskim domu, w którym są dzieci, które uwielbiają dowiadywać się ciekawostek geograficznych. I tutaj mamy Nelę i Skarby Karaibów, więc też idealnie trafiona publikacja, bo Karaiby to jest wyspa, która jest tutaj nieopodal. Hania ma obsesję ostatnio na punkcie piratów, także naprawdę Agnieszka, bo to też dostaliśmy tym razem od rodziny, trafiła idealnie w samo sedno, kupując tą książkę. Kolejna książka to Opowieści na dobranoc dla małych buntowniczek. I to jest też książka, którą już zaczęliśmy czytać. To są krótkie historie kobiet, które miały znaczenie w historii naszej Polski, albo które osiągnęły coś niesamowitego. To książka nie tylko o osobach, które już nie żyją, ale jest tutaj też wspomnianych na przykład kilka postaci takich, które po dziś dzień działają w sferze publicznej. Między innymi, tak jak widzicie, Krystyna Janda. Z Hanią czytamy, ona uwielbia tą książkę, także świetnie jest trafiona i cudownie jest czytać takie biografie, pozytywne przykłady, które motywują do działania i pokazują, że sukces jest na wyciągnięcie ręki. I na końcu mamy ciekawą książeczkę o rudym kocie. Hania uwielbia tą historię, wracamy do niej praktycznie co drugi wieczór, także sprawdza się nam bardzo fajnie. Jest to historia o tym, że nie trzeba być zawsze takim jak każdy, jak wszyscy, którzy nas otaczają. Także same motywujące i dobre przesłania płyną z tych publikacji. A tutaj mam książkę specjalną, książkę, którą napisała, uwaga, moja była nauczycielka języka polskiego z liceum, pani Justyna Krzysztyńska. Książka ma tytuł Opowieści Sarenki Isi i jest to książka, w której tytułowa Sarenka mieszka w domu pluszaków i pewnego dnia ktoś zabiera ją do innego, nowego miejsca. W kolejnym miejscu czekają ją różne przygody i poznaje tam inne zabawki. Narracja prowadzona jest od strony właśnie Sarenki. Jest napisana bardzo fajnym językiem. Moje dzieciaki wciągają się w nią bardzo szybko, a Stefan uwielbia momenty, w których zabawki zaczynają mówić ludzkim głosem. Tak? Dlatego dla niego naprawdę te historie są wciągające. Co ciekawe, w historiach tych występuje również jego przytulanka i Hani przytulanka. Także dzięki temu moje dzieciaki bawią się przy tej książce dwa razy bardziej. Pani Justyno, jeszcze raz bardzo dziękujemy za tą pozycję i zabieramy się za dalszy ciąg tej lektury.
I to już wszystko, choć mam wrażenie, że tych rzeczy było tak dużo, że nie, chyba nie powinnam używać słowa już. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy film. Napiszcie, która z tych rzeczy wydaje się Wam najbardziej ciekawa i przede wszystkim jestem bardzo ciekawa Waszej interpretacji linorytów, które pokazałam w tym filmie. Zapraszam Was już niebawem na kolejny film. Dzięki za dzisiaj. Pa!